Cześć, tu Ernest! Wczoraj w piątek ja, jak i wielu innych graczy, byłem gotowy odebrać sygnał ikonik na moim nowym Samsungu Galaxy S10. A to dlatego, bo Samsung na swojej stronie poświęconej tej promocji dało znać, że 8 marca posiadacze telefonów Galaxy S10 będą mogli odebrać kolejny wyjątkowy ubiór dzięki ich współpracy z Epic Games i grupą muzyczną Icon. Jednak niestety i ta promocja, tak samo jak promocja telefonu Honor, została przeniesiona. Na stronie Samsunga poświęconej wsparciu dla posiadaczy najnowszego modelu Galaxy, jeden z moderatorów Samsunga napisał, że aby użytkownicy Samsunga Galaxy S10 mieli jak najlepsze doświadczenie z odbierania ubioru Iconic i emotki scenario, Samsung i Epic Games będą potrzebowali trochę dodatkowego czasu, aby popracować nad tą promocją, zanim wyjdzie na światło dzienne. Ta sama wiadomość trafiła także na oficjalnego Twittera Samsunga. I tutaj powodów może być kilka. Kilka dni temu przez chwilę każdy, kto posiadał jakikolwiek model Samsunga, w Fortnite miał możliwość odebrania zestawu Iconic. To była oczywiście wpadka Samsunga, ale ci, co zdążyli odebrać ten zestaw, nawet na nieodpowiednim urządzeniu, zachowają go dla siebie. Teraz już w ogóle nie ma opcji go odebrać. Drugim powodem może być to, że ktoś ujawnił sposób, jak odebrać ten zestaw na telefonach demonstracyjnych, czyli takich w sklepach. I z tego powodu Epic Games oraz Samsung pracują nad bardziej wymagającym systemem odbierania skina. Podobno zestaw Iconic w sklepie Fortnite na telefonach S10 pojawi się w sklepie dopiero kilkanaście godzin po zagraniu 3 gier na telefonie. To działałoby tak samo jak w przypadku Galaxy, ale by finalnie odebrać tego skina, trzeba byłoby po tym jednym dniu dodatkowo odebrać go w sklepie z przedmiotami na tym telefonie, na którym zagraliśmy te 3 mecze. Co oznacza, że sposób na odebranie skina w sklepie po prostu by nie wypalił. Innym powodem może być to, że po prostu coś jeszcze nie do końca działa. Do dziś Fortnite nie dało ani jednego słowa znać o tym zestawie skinów. Samsung za to i tu w tej sprawie jest właśnie poplątana. Niektórzy pracownicy Samsunga dawali znać w piątek, że już można odebrać tego skina, a niektórzy, że jednak 16 marca, gdy będzie wydarzenie w Nowym Jorku z grupą muzyczną Icon. Dlatego niestety nie mogę wam powiedzieć, kiedy w końcu będzie można odebrać tą obiecaną nagrodę. Ale dam wam znać, jak tylko dowiemy się kiedy, co i jak. Poza tym to chciałbym wspomnieć o tym rzekomym wycieku, na którym widać wyzwania Omegi w sezonie 8, dla tych, co nie zdążyli odblokować tego skina w 4 sezonie. To nie jest prawdziwe, jak dają znać wydobywcy danych tacy jak Shina i Luka7Yoshi. W plikach gry nie ma ani jednej wzmianki o takiej zakładce wyzwań, ani takiej ikony sztandaru. Jest zawsze malutka szansa, że Epic Games da drugą szansę dla tych, co nie zdążyli odblokować tego skina, ale to akurat jest fałszem. Niestety, bo według mnie, te wyzwania powinny wrócić, albo po prostu działać tak, jak we wszystkich sezonach od 5. Czyli, że nawet po zakończeniu sezonu, można odblokować Ragnaroka czy Drifta. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojowym.